wieczór. Ponownie witam was i wracamy, słuchajcie, do tego punktu, do tego momentu, na którym skończyliśmy, czyli zagadka. Mieliście dużo czasu na zastanowienie się nad nią, a mianowicie, przepraszam, szukamy czegoś we Francji, natomiast wiemy już na pewno, że jest to euro, bo za euro pan Rafał zabrał 200 zł. Zatem dobra, ja tutaj już wszystko sobie uzupełniam i przypominam regulamin. Aby wziąć udział w naszym programie, musimy kończyć 10 rok życia w trakcie trwania programu. Rozegramy kilka kursów interaktywnych, do których możesz się zgłaszać pod wskazany na elektronik Skype Antek TV opłata z połączeniem. Z darmo pamiętaj jednak, że nie każdy miał łączyć się studium, musisz zrobić w odpowiednim momencie na właściwą linię. Nagrodą za udzielenie prawnej wypowiedzi na antenie są umowne punkty, które zbierasz na swoje konto. Punkty zdobyte w naszym programie możesz wymieniać na atrakcyjne nagrody rzeczowe w katalogu nagród na www.artekstwa.pl w skinie z aktualności. Znajdziesz w naszym profilu facebookowym. Pola nagród naszej wielkiej krokusowej edycji Artex TV to aż 800 tysięcy punktów. Dobrze. Czyli to, co jest już najważniejsze, powiedziałem. Możemy w takim razie przechodzić do gry. Do gry, czyli uwaga, wracamy we Francji. Co jest we Francji, co było we Francji, co jest we Francji, co może być we Francji. Dobra, i teraz, żebyśmy szybciutko zakończyli ten konkurs, ponieważ czasu nie mamy. Sześćstów za każdą z odpowiedzi. Sześćstów za każdą z odpowiedzi, czyli w puli będzie, jeżeli to szybko przemnożymy. 5, 400, jeżeli się nie pomyliłem. I gramy, dobry wieczór. Halo, halo. Panie Knykieć, w piąteczek odrabiany, w sobotkę. Sekwana. Sekwana, nie mam sekwany, dziękuję bardzo. I gramy zatem dalej, dobry wieczór. Jeszcze raz. Crème brûlée. Dobry pomysł. Mam też coś do jedzenia. A widzę, że telefony się rozdzwoniły. Bardzo mnie to cieszy. Dobry wieczór. Lecimy dalej, słuchajcie, lecimy dalej, gramy dalej. Pamiętajcie, że to nie jest pełna godzina. Bawimy się tylko i wyłącznie do godziny 21. Pamiętajcie o tym, to jest istotne. Tylko do godziny 21. No Kamil miał 15 minut przerwy, już to musi się pociąć, więc w ciągu tych 15 minut może się wszystko zdarzyć. I tak się wczoraj też było. Pan Rafał zgarnął 200 zł. Teraz to możesz zgarnąć 600, 3 razy więcej. Już? Już? Słuchajcie, słyszę, że kończymy konkurs. Słyszę, że kończymy konkurs. Dobry wieczór. Zgarnął. 200 bakietka. Nie mam, ale mam inny wypiek. To mogę wam potem. Dobra, może zacznę wam powolutku podpowiadać. Pod jedynką. Pod jedynką mam pewną imprezę sportową, która odbyła się w tym momencie we Francji. Dwójka. Coś związane z niezadowoleniem ludzi. Chodziło tam o rząd. Coś chodziło, gdzie ludzie nie byli zadowoleni z rządu. I właśnie, dobry wieczór. Wieża Eiffla. Nie mam, dziękuję bardzo. Dalej, trójka. Ustrój polityczny, który panował we Francji. Dobry wieczór. Jeszcze raz. I gratuluję bardzo serdecznie. Właśnie wygrał pan tym sposobem 600. Gratuluję serdecznie. Nawet nie musiałem zbytnio podpowiadać. Do tego akurat ósemka jest tutaj, pokazuje, że chodziło o croissanty. Croissant, proszę bardzo. Jest i telefon, dobry wieczór. Mistrzostwa Europy. A jakbyśmy to skrócili troszkę? Bardziej potoczna nazwa. Czyli no nie Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w 2016 roku, tylko po prostu z rokiem. Pamiętajcie, żeby ten rok mi podać. Czyli nie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2016 roku, tylko skrócona taka bardziej komercyjna, bardziej taka powszechna nazwa. Dalej. Prezydent Francji. Dalej. Coś związane z geografią. Chodzi o temperaturę, jakby to ująć. Na przykład Polska i Francja mają podobne temperatury, generalnie, tak? I to jest spowodowane przez
pewien czynnik i o ten czynnik proszę, dobry wieczór. I wygrywa właśnie pan 600, gratuluję serdecznie, dobry wieczór. Halo? Euro 2. Przed momentem. Przed momentem dosłownie. Przed momentem dosłownie. Pan Krzysztof zabrał panu, można powiedzieć, sprzed nosa. Dobrze. Czyli 4800, jeżeli dobrze liczę. 4800 wpływ mojego konkursu w tym momencie pozostało. Dobry wieczór. Zburzenie Bastyi. Nie, nie mam tego. To jest bardzo dobry pomysł, wie pan co? To jest to, co mówiłem, czyli to niezadowolenie z rządów, ale dawniej, a jakbyśmy to obecnie, czyli takie nie zburzenie Bastylii, ale zburzenie Bastylii było swego rodzaju... No właśnie, dobry wieczór. Jeszcze raz. Jeszcze raz proszę odpowiedź. Nie, to nie jest dobra odpowiedź. Dalej. U nas są województwa, tak? U nas są województwa, natomiast we Francji co jest? I dalej. Język urzędowy. Dobra, słuchajcie, 2 minuty do końca. 2 minuty do końca i jeżeli w ciągu tych 2 minut się nie uporamy, kończymy, lecimy dalej. Tak jak mówię, to jest kontynuacja tego, co było wczoraj. Wczoraj udało się nam wyemitować 15 minut i po 1 minutę tak zakończyliśmy. I teraz robimy wszystko. Uwaga, dobra. 1000 punktów za odpowiedź. 1000 punktów za odpowiedź z koperty. 7000 w poli konkursu, dobry wieczór. Jeszcze raz? Nie, to nie jest dobra odpowiedź. Dobry wieczór. Francuski. Co francuski? Co francuski? Muszę to usłyszeć, co francuski. Dobry wieczór. Halo? Francuski. Jeszcze raz? Bonsoir, francuski. Co francuskie? Co francuskie? Ja to muszę usłyszeć to drugie, to pierwsze słowo. Dobry wieczór. Tak, i 1000 punktów będę do pana. I teraz mogę rozdać 1000 punktów. Język francuski. Jest język francuski, 9. Tutaj. I zerkam na zegar. Uwaga, to ostatnie sekundy. Dobry wieczór. Jeszcze raz. I kolejny 1000 wędruje do pana za absolutyzm. Brawo. No, widzę, że mamy speca, jeżeli chodzi o Francję. Dobry wieczór. Halo, halo. Żaby. Jeszcze raz, proszę. Żaby. Nie mam żab. Dziękuję bardzo. Uwaga, 5000. 5000 i zostało nam, słuchajcie, ostatnie 5 sekund. 5, 4, 3, 2, no takie francuskie województwa na przykład. Francuskie województwa. Poczekajmy na jeszcze jeden telefon. Jeszcze jeden telefon. Dalej, co się teraz odbywa we Francji na ulicach? Ludzie byli niezadowoleni z tam chyba z ustawy, jeżeli chodzi o prawo pracy. Wyszli na ulicę, przestali pracować. Jak to się nazywa? Dalej, pod czwórką mam... Poczekajmy, proszę, poczekajmy. Ja nie pokażę. Będę podpowiadać dalej. Po czwórka mamy prezydenta Francji. Prezydent Francji. No i te województwa tutaj mamy francuskie. No słuchajcie, Konrad mówi otwieraj. Ja to będę zbierać, nie pokażę jeszcze odpowiedzi. Natomiast poczekam na ostatni telefon. Poczekam na ostatni telefon. Dobry wieczór. Jeszcze raz. Liczba mnoga. Tak! Teraz 1000 punktów mogę oddać. Dobra, słuchajcie, no to ja w takim razie pokażę resztę tutaj z naszych odpowiedzi, które tutaj były.
możecie się w tym momencie im przyjrzeć. Mieliśmy tak, proszę bardzo, departamenty. Były departamenty. Prawo kontynentalne. Klimat umiarkowany. François Hollande. I były właśnie te strajki. Gratuluję serdecznie. 1000 punktów jeszcze zapomniałem. Spoko zapisany. Dobra, my w takim razie szybciutko będziemy dalej do kolejnych gier, do kolejnych konkursów, które zostały do dnia wczorajszego i musimy je dzisiaj szybciutko rozegrać. Dobrze. Zatem przechodzimy błyskawicznie. Proszę bardzo. Jest. I teraz w tym momencie proponuję 200 punktów za rozwiązanie tego konkursu i waszym zadaniem jest ułożenie nazwy państwa. Waszym zadaniem jest ułożenie nazwy państwa. To ja dam wam chwilę tutaj zastanowienia się, chwilę przyjrzenia się tutaj tej grze na pełnym ekranie. I dobry wieczór. Halo. Albania. Albania, sprawdźmy, czy to o Albanię chodziło. Zgadza się, chodziło jak najbardziej o Albanię. 200 punktów Android do pana, gratuluję serdecznie. My pędzimy do kolejnego konkursu, który już za moment pojawi się na waszych ekranach. Jest. Jest kolejny konkurs, tym razem do przedania mamy dwa państwa. Zatem proponuję dwa razy wyższą nagrodę, 400 punktów. I dobry wieczór, halo. Halo. Albania. A i mamy już kolejny konkurs. Słuchajcie. Ja odkładam na moment moim ściągiem. Dla państwa. Ała. Dla państwa, abym mógł ci oddać 400 punktów. Dla państwa mamy jedną nazwę, tu mamy drugą nazwę. Dwie nazwy potrzebuję, aby móc się oddać full nagrodę, czyli to 400 punktów. To jeszcze można na ten pełen ekran, to pomogło. O, ale chyba najwidoczniej nie trzeba. Dobry wieczór. Hiszpania i Portugalia. I gratuluję serdecznie. 400 punktów Android do pana. 400 punktów na koncie. A lecimy dalej. Uwaga, trzy państwa. Na 600. Uwaga, ta zbitka, to jest jedno państwo, to jest jedna długa nazwa państwa. Zatem znów poproszę pełen ekran, bo to rzeczywiście nam pomogło, to rzeczywiście dało nam dużo. Państwa. Trzy nazwy państw za 600 punktów. I uwaga, wracamy do studia. Zwarci gotowi i czekam na rozwiązanie. Trzy nazwy państw, 600 punktów, to jest nagroda gwarantowana, którą zobacz od razu po wypowiedzeniu tutaj w studiu odpowiedzi na to pytanie. A pytanie brzmi, jakie to państwa? I? Komuś się udało? Ktoś skojarzył? Ktoś już ma? No
właśnie, no właśnie, geografia, no... Geografia to jest niewdzięczna kategoria, bo albo się ją lubi, albo się jej nienawidzi. Ale myślę, że jeżeli chodzi o nazwę państw, to myślę, że nie będzie problemu, że prędzej czy później w końcu znajdę osobę, która będzie w stanie mi ułożyć tą odpowiedź, natomiast to mnie przeraża, ta nazwa. Bo to nie jest po pierwsze wcale znane państwo, po drugie jest dużo liter. Tutaj trzeba się tymi literkami rzeczywiście trochę pobawić. Ale wierzę was, wierzę, że za moment ktoś z was trafi tutaj do mnie do studia, udzieli prawidłowej odpowiedzi i będzie się cieszyć z 600 punktów na swoim końcu. Zatem zapraszam bardzo, bardzo serdecznie cię tutaj do mnie, drogi widzu. I kto już ma? Oa, Binś i Hajwegcorn. Owa mi dał Włosajac. Komu się nie udało? Nikt nie ma tych trzech nazw państw. Chodzi, trzy nazwy. Gwarantuję, że to nie jest jeszcze najtrudniejsza zagadka z tej serii, a widzę, że mamy ewidentny problem. Widzę, że mamy problem i, znaczy, ja wiem, rozumiem, w grę wchodzi już zmęczenie materiału, słuchajcie. Bo i tak jesteśmy już po godzinie i 15 minutach takiej ostrej gry. Więc ja rozumiem, że niektórzy z was rzeczywiście mogą być zmęczeni tym wszystkim. I takie zagadki rzeczywiście mogą okazywać się już rzeczywiście bardzo, bardzo trudne. Ale jeżeli to by się udało, jeżeli ty masz teraz odpowiedź, jeżeli jesteś jeszcze przed ekranem, nie odszedłeś nigdzie oglądać jakiś koncert, jakiś festiwal, zostań. Zostań przed ekranem, bo masz wyjątkową szansę na zdobycie 600 punktów. Taka nagroda naprawdę piechotą nie chodzi. Ale musisz się po nią schylić. Schylić się, czyli rozwiązać konkurs, czyli udzielić mi odpowiedzi do tej zagadki. Uwaga! I? Dobra, minuta. Daję wam mobilizację na minutę. Jeżeli w ciągu minutki nie znajdzie się zwycięzca, no to będziemy zmuszeni podjąć radykalne środki. A tego byśmy nie chcieli, zatem uwaga, 3, 2, 1, czas startuje i to jest minuta dla was. Minuta na teraz, na dzwonienie, na pokazanie mi, że jest jedna osoba przed ekranem, która ma rozwiązanie. Jest jedna osoba, która zna rozwiązanie tego konkursu. Więc szybciutko, nie czekaj, naprawdę nie czekaj na nic. 45 sekund. Uwaga, uwaga. Pół minuty, ostatnie pół minuty tutaj na telefonowanie tutaj do mnie do studia, na dzwonienie, na pokazanie mi, że jest to rozwiązanie, że ty je masz. Bo ono naprawdę tutaj jest. Pytanie, czy ty je znalazłeś? Czy udało ci się ułożyć te trzy nazwy państw? Europejskich państw. To jest Europa. Jesteśmy w Europie. Uwaga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Dobry wieczór. Hercegowina, Mołdawia, Słowacja. I 600 dla pana. Gratuluję. Pędźmy dalej. Pędźmy dalej, bo naprawdę nie ma czasu. 4. Tym razem czekam na cztery państwa. Są krótsze. Są krótsze, nie ma tych dwuczłonowych nazw, ale no, jednak cztery. 800. 800 punktów za rozwiązanie tego konkursu. Cztery nazwy państw. Agonevir, Czasewi, Dniafalani i Setoani. Kto skojarzył?
komu udało się wyznaczyć odpowiedź w kojarzu, ma te cztery nazwy państw. Ja wiem, że to może być jeszcze o tym będzie za wcześnie, że jeszcze moment trzeba poczekać, że jeszcze chwilę trzeba pomyśleć, ale myślę, że chwila i ktoś znajdzie rozwiązanie i będzie się cieszyć ze swojej nagrody. To jest jednak 8 stóp, to jest po 2 stówki za państwo. Trzeba rzeczywiście wykonywać pełną pracę, ale to się opłaca. To się opłaca. 8 stóp za nami możesz wygrać. Pytanie, czy chcesz? No to i czy możesz przede wszystkim? Zrzuciłem. Zrzuciłem, słuchajcie, moją podkładkę z kolejnym konkursem. Z kolejnym konkursem, z tym konkursem można powiedzieć, ma takie parcie, że już chcę być tutaj prezentowany. Natomiast ja jeszcze mam ten i muszę najpierw skończyć ten, żeby przejść do kolejnego. Zatem zapraszam, kto teraz ma rozwiązanie, kto jeszcze nie zatelefonował, to jest ostatni dzwonek. Ostatni dzwonek, aby wygrać przy okazji tego konkursu. Dobry wieczór. Halo? Norwegia, Finlandia, Estonia, Szwecja. I gratuluję serdecznie. Nie po kolei, ale jak najbardziej zgadzam, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Estonia, do pana wędruje 800 punktów, a tak jak mówiłem, my wracamy, można powiedzieć, do tematyki, do eurotematyki, tak można powiedzieć. Przekąska na mecz. Przekąska na mecz. Jaką przekąskę na mecz pan proponuje? Dobry wieczór. Ja przekąskę, ja państwa teraz się dostałem. Ale już państwo zostało rozwiązane. Może ma pan pomysł? Przekąska na mecz. No szybciutko, jak już korzystajmy z tego, że jest pan na antenie. Przekąska na mecz? No to może być hot dog. Hot dog? Czy ja mam hot doga? Nie mam. Niestety tego nie mam, dziękuję bardzo. Wydawało mi się, że jest, ale o tym nasz Patryk dzisiaj nie pomyślał. Nie jest to hot dog, ale dziękuję, gratuluję refleksu. Tak, gratuluję panu refleksu, ja potrzebuję wymowy dobrej, ale... Gratuluję panu refleksu, ale nie udało się niestety. 10 innych odpowiedzi jest tutaj na mojej tablicy. 10 hasł, każdy z nich po 300 punktów, 3000 w puli. No i gramy, dobry wieczór. Halo? Paluszki? Paluszki, nie mam paluszków, dziękuję bardzo, ale tak, może to rzeczywiście jest chyba taka u mnie, może nie na mecz, ale na każdy film rzeczywiście paluszki obowiązkowo. Dobry wieczór. Chipsy. No i są chipsy, oczywiście. 300 dla pani, gratuluję serdecznie. 300 wędrują na pani konto, są chipsy. I pokazuję, żeby nie było w kopercie, również one się tutaj kryły, proszę bardzo, są chipsy. Pierwsze koty za płoty, no i teraz powinno iść już rzeczywiście sprawnie, szybko i powinniśmy bez problemu dobrnąć do końca konkursu, rozwiązując go całkowicie. Co jeszcze ci przychodzi na myśl? Jaką jeszcze przekąskę na mecz może? Ty jaką przekąskę tutaj jesz na meczach, albo oglądając mecz, bądź będąc na nim, bo to również i to się liczy. No pomyśl. Mamy takie zdrowsze, choć generalnie mamy mniej zdrowsze. Jedna jest taka. Można powiedzieć fit. A reszta to... To co nam mówią, nie jedzcie. A my i tak to robimy, bo kochamy te rzeczy. No, na przykład jest tutaj pod czwórką. Coś, co ja kocham, bez czego sobie życia nie wyobrażam, na przykład. Bez takiej przekąski. No. 2700 w puli, słuchajcie, mojego konkursu. Artyk Sefoner, na Skype, jeżeli trafisz na otwartą linię, zostaniesz automatycznie żywo połączony tutaj ze mną. Jeżeli nie usłyszysz swojej komunice, komunikat, niestety nie trafisz na otwartą linię, spróbuj raz jeszcze i warto telefonować próbę. Dobry wieczór. Orzeszki. Jakie? A i pan się już rozłączył. Jakie to orzeszki? No bo tu zbyt ogólnie. Dobry wieczór. Kajkuszka. I jeszcze raz? Kajkuszka. Karkówka. O, no to widzę, że tak mocno poszliśmy. A w sumie czemu nie? Czemu nie, ale no,
to już można powiedzieć taka solidna przekąska. Niestety nie znalazła się ona w naszych kopertach. Coś drobniejszego raczej. To jest właśnie takiego jak chipsy, my się wydaje, szukamy. Coś takiego, czym się nie najemy, ale ten odruch wkładania do ust czegoś podczas meczu. Trochę orzeszki cebulowe. Przekombinowane. Mam dużo, dużo prostszą. Te cebulowe ja nie słyszałem osobiście. Przekombinowane troszkę. Dobry wieczór. Pizza. Nie mam tego, dziękuję bardzo. Nie pizza, szukamy dalej. Dobry wieczór. Słone orzechy. Jakie? Słone. Słone. A myślę, że możemy uznać. Mamy solone, ale sens jest dokładnie ten sam. 300 punktów wędruje do pana. I pokazuje, że mamy to, gdzie jest pod szóstką. Orzeszki solone. Bo zapytałem, bo tak mówię, mogą być na przykład w karmelu, już mogą być na słodko, tak? Mogą być w czekoladzie, nie wiem, orzeszki w czekoladzie, tak? Więc mogą być w czekoladzie, dlatego mówię, że orzechy to były orzeszki, to było zbyt ogólnie. Natomiast jeżeli już powiedzieliśmy, że to słone czy solone, mogłem uznać. Chyba 400, uwaga. Chyba 400, no i dwie odpowiedzi już mamy, Orzeszki i chipsy. Co jeszcze? Ale mam też takie oczywiste, nie martwcie się. To nie są wcale najprostsze, bo mam jeszcze prostsze. Dobry wieczór. Halo, halo. Dobry wieczór. Na czos? Nie. Szukamy dalej. To jeszcze nie jest dobra odpowiedź, gramy dalej. Dobry wieczór. Halo, halo. Robił się w głowie. Jeszcze raz. Robił się w głowie. No, tak, zdecydowanie. Proszę rozwiązanie. Czekolada. I jest czekolada. Czekolada jest. Do pana wędruje 300. Dobry wieczór. Krakersy? Krakersów nie mam niestety, ale zapraszam tutaj ponownie do studia. Ta czekolada pod piątką, no pewnie, że czekolada moja ulubiona, na przykład biała, nie wiem jak wasza, ale ja lubię bardzo słodkie rzeczy. Dobry wieczór. Halo? Aj, czy ktoś się rozłączył, pędziemy dalej, słuchajcie, 200. Powiem wam szczerze, że to jest chyba jedyny program, który mam okazję prowadzić, gdzie mi się podoba zmniejszająca się pula. To znaczy, że jesteśmy coraz bliżej rozwiązania tego konkursu, tak? I to jest chyba jedyny program, który mi się podoba, naprawdę. Dobry wieczór. Frytki. Nie mam, dziękuję. Gramy dalej. Dobry wieczór. Nie mam chrupek, dziękuję. Ale tak, chrupki to też u mnie często. Jakiś film, jakiś nie mecz to rzadko, ale jakiś film, jakiś serial czy coś, to rzeczywiście chrupki kukurydziane na przykład. To tak, to bardzo lubię. Natomiast co lubi Patryk? Może pomyślmy tak, no bo Patryk jest dzisiejszym wydawcą. Patryk przygotował tu ludzi do kopert. Zatem pomyślmy, o czym mógł Patryk pomyśleć, bo to też no, znacie Patryka, tak? Patryk też prowadzi dla was programy. I mniej więcej możecie kojarzyć, może wam coś, może kiedyś coś mówił, bo tak jak mówię, ja na przykład nie oglądam każdego programu, jeżeli mnie nie ma, to nie jestem w stanie, ale na przykład wy może kiedyś oglądaliście program Patryka i może tam posłuchaliście, mówi, że co lubi przegryzać. No właśnie. Ja na przykład czekam, aż ktoś kiedy powie, to jest od czwórki. Dobry wieczór. Proszę odpowiedź. Jeszcze raz. Marchewka i powiem panu, że to jest moja przekąska. Ja uwielbiam kupować takie małe marcheweczki, co są. I właśnie siadam często przed telewizorem, czy oglądam jakiś film wieczorem. To zdecydowanie wolę wziąć taką małą marcheweczkę, schrupać. Pewnie to jest bardzo dobra. Aż się dziwię, że jej tutaj nie ma, naprawdę. No, ja bym dał. Ja bym dał. Dobra. Nie, dlaczego?
No, a ty dlaczego, nie? Bo to teraz mówi, że się dziwi, że dlaczego. Że jego mama mówi, że też je marchewki, a jak królik. Ale króliczki są urocze. Króliczki są urocze. Dobra, słuchajcie, zajdźmy z tematu marchewek, króliczku. Przejdźmy do naszego meczu. No właśnie, bo tak mecz, ale odbiegamy strasznie od tego tematu. Dobry wieczór. O, już nie. Jeszcze nie. Dobry wieczór. Nie mam pistaszek. Mój dziadek bardzo lubi. Jak wygląda, to właśnie tak. Dobry wieczór. Dobrze powiedziałem. Dobry wieczór. Rozinki w czekoladzie. Oj, pysznie, ale nie. Nie, gramy dalej. Słuchajcie, może tak. Mam raz, dwa, trzy. Trzy słone rzeczy. Trzy słone rzeczy. Raz, dwa, trzy. Trzy słodkie, trzy słone i jedno takie, zależy jak się doprawi. Dobry wieczór. Proszę. Proszę rozwiązanie. Jeszcze raz. Nie, to nie jest dobra odpowiedź. Gramy dalej. Przekąska na mecz. Jaka jeszcze przekąska na mecz tutaj wchodzi w grę? O jakiej przekąsce to jeszcze nie pomyślę. A truskawki! Aha! Dziękuję za Konrad, chyba nie truskawki. Ale chyba sezon jest właśnie taki na truskawki. I właśnie... Dobra, na ten moment bardzo dobra. Dobra, słuchaj, zrobimy tak. Ja to rzucam troszkę kasy, troszkę tutaj punktów dorzucam, ale dokładnie podwajam, ale musimy kończyć konkurs. 3 minuty do końca tego konkursu nam pozostały i ja zacznę wam troszkę podpowiadać, bo jeszcze mnóstwo konkursów przed nami. Zatem uwaga, kończymy konkurs, 3 minuty ja podwajam i podpowiadam. Dobra. Mamy tak, pod jedynką mamy coś, co jemy. Dobry wieczór. Halo? Wafelki. Nie mam wafelków, dziękuję. Pod jedynką mamy coś, co jemy zwykle w kinie, ale na mecz się jak najbardziej również nadaje. Dwójka. Może być to na przykład chleb, może to być bagietka. Najczęściej to jest bagietka. Z masłem. I z czymś jeszcze, którą sobie tak odrywamy kawałek po kawałku i jemy. No to też popularne. Dalej, chipsy były. Czwórka, coś, co jest moją ulubioną przekąską. Takie małe, kolorowe, słodkie. Siódemka, dobry wieczór. Jasne, że tak. Oj, moje ulubione. A zdziwię się dopiero teraz, naprawdę. 600 punktów wędruje do pana. Żelki pod czwórką. Żelki pod czwórką. I teraz. Co jeszcze? Dalej. Nie chipsy, nie chrupki, nie wafelki, nie chipsy, nie chrupki, ale również coś takiego białego, chrupiącego. No, pod chips podchodzi. Dobry wieczór. Proszę odpowiedź. Popcorn? Jest i popcorn, tak, gratuluję bardzo serdecznie. Już pokazuję popcorn. Tutaj zegar na punkcie, właśnie szukałem zegara. Gdzie mam czas? Tu miałem czas. Dobrze, już pokazuję popcorn. Popcorn mamy pod jedyneczką. I 600, tu sam, słuchajcie, no tu się wszystko... O. I 600 punktów wędruje do pana. 600 punktów. Popcorn pokazuję, nie wyrabiam się dzisiaj. Jest popcorn, proszę bardzo. Uwaga, ostatni 50 sekund trwania tego konkursu. I co jeszcze? Pieczywo, ale jakie? Dalej. Były wafelki, ale wafelki
takie okrągłe, białe, możemy jeść na słodko i na słono, zależy ci co na nie położymy. Bardzo popularne, dobry wieczór. Były, nie na czosy. Nie chipsy, nie na czosy, takie białe, smażone na oleju. No. Dalej, małe, twarde, kolorowe i słodkie. Nie są to żelki, bo żelki są miękkie. Natomiast to jest twarde jak cukierek. Tylko to nie jest cukierek, tylko właśnie co? Dobry wieczór. Halo? Aj, czy ktoś się rozłączył? Błyskawiczną dogrywkę. Słuchajcie, ja nie mam czasu, musimy kończyć i... Dobry wieczór. Biszkopty? Nie biszkopty. Nie biszkopty, reżyserka. Czekamy. Podwyżka. Dobra, robimy tak. Ja zaproponuję od tego momentu 900. Ale czekam na ostatni telefon. Teraz albo nigdy. Teraz albo nigdy. Czekam na ostatni telefon. 4500. Czekam na ostatni telefon w sprawie tej gry. Dobry wieczór. Prażynki. Tak, i są prażynki. Gratuluję serdecznie, jak już pokazuję wszystkie odpowiedzi. 900 oczywiście wędruje do pana. Zapiszę to, żeby nie umknęło i pokazuję resztę rozwiązań. Było pieczywo czosnkowe. Prażynki właśnie. Landrynki. Lody. Aż się dziwię, dlaczego tego nie usłyszałem. I wafle ryżowe. Dobra, lecimy dalej do kolejnego konkursu, który nie będzie prosty. Bo będzie wymagać od nas, słuchajcie, tutaj już, no... myślenia, a dokładniej rzecz ujmując, myślenia związanego z matematyką. Matematyka w sobotni wieczór to nie jest to, co tygryski lubią najbardziej. Zatem od razu, na wstępie 2000. Od razu 2000 i co należy zrobić? Posłuchajmy treści zadania. Jeżeli Robert Lewandowski biega ze średnią prędkością 5 metrów na sekundę, to w ile minut pokona odległość od jednej bramki do drugiej? Jest to 100 metrów. I teraz, no ile minut? To jest istotne, słuchajcie. Ile minut? Kto rozwiąże zadanie, zapraszam od razu tutaj do mnie do studia. Czeka 2000. To już mówię od razu, bo matematyka w sobotni wieczór... to nie jest to. Dlatego mówię, ta gra była zaplanowana na piątek. To gdzie jeszcze ta matematyka jakoś nam idzie w piątki. Natomiast w soboty, sobota i matematyka to nie jest to. I boję się troszkę o ten konkurs, czy uda nam się go rozwiązać. Czy jak ktoś nie zobaczy matematyki, a zbliżają się wakacje, to zostało nam... No, licząc dzisiejszy jeszcze dzień, to 13 dni do wakacji. 13 dni do wakacji, więc myślę, że o matematyce nie chcę myśleć, a Konrad tutaj nas naprawdę pogania. Konrad nas naprawdę pogania, kończymy konkurs. Konrad, nasz technik, tutaj w porozumieniu z Patrykiem, wydawcą, kończymy. Kończymy konkurs, musimy kończyć, czas biegnie. Czas biegnie nieubłaganie, to jest tylko 45 minut, to się właśnie tak wydawało. A, 15 minut w tam, 15 minut w tamtą, a jednak to jest bardzo, bardzo dużo, bo tu zabierzemy kwadrans i już ten program staje się bardzo, bardzo krótki i nie jesteśmy go w stanie, można powiedzieć, sobie rozplanować, bo jesteśmy zwykle przyzwyczajeni do tych programów godzinnych. I musimy już kończyć ten konkurs, żebyśmy mogli przejść dalej. Jeżeli Robert Lewandowski biega ze średnią prędkością 5 metrów na sekundę, to w ile minut pokona odległość od jednej bramki do drugiej? To jest 100 metrów, to już mamy, żeby tu nie było rozbieżnych tutaj, bo boisko do piłki nożnej może mieć od 90 do 120 metrów długości. Dlatego my przyjęliśmy to 100 metrów. Um.
Jeżeli Robert Lewandowski biega ze średnią prędkością 5 metrów na sekundę, to w ile minut pokona odległość od jednej bramki do drugiej? 2000. No, mnie przeraża to zadanie, wiecie co? Bo tu mamy metry na sekundę. My się zwykle przecież posługujemy kilometrami na godzinę. W dodatku tu mamy metry na sekundę. Podaj wynik w minutach. To jest zadanie złożone. To jest to, co... na czym często polegamy. I na dodatek... musimy kończyć program. Musimy kończyć program, dlatego zrobimy tak. Ja zaproponuję 4000 punktów i troszkę ułatwi wam to zadanie. Uwaga! Pojawiły się 4 warianty. 1:12 minuty, 1:30 minuty, 5 minut, 8 i 1:30 minuty. Natomiast teraz ja muszę kończyć program. Została nam minuta do zakończenia naszego programu. Czas start. Ostatnia minuta i 4000. Teraz podaj tu, żeby wam ułatwić, bo nadal nie usłyszałem tego telefonu. Pojawiły się 4 warianty: A, B, C lub D. I wybierasz któryś z tych wariantów, który twoim zdaniem jest tym wariantem prawidłowym. To podaję to tutaj na antenie. Jeżeli Robert Lewandowski biega ze średnią prędkością 5 metrów na sekundę, to w ile minut pokona odległość od jednej bramki do drugiej, czyli 100 metrów? 34 sekundy. Jedna osoba, która chciała nacisnąć przed ekranem, która ma rozwiązanie tego konkursu. Uwaga, 5, 4, 3, 2, 1. Ja nie pokażę rozwiązania, nie. Bo po to odrabiamy ten program, żeby go zakończył bez zwycięzcy, tego głównego zwycięzcy. Czekaj, poczekaj jeszcze moment. Ja wiem, że ci się śpieszy, ale minuta w tą czy minuta w tamtą naprawdę ci nie zbawi. Poczekaj. Dogrywka. To jest w tym momencie czas dla ciebie. Czas, wykorzystaj to. Powinniśmy już teoretycznie kończyć program, natomiast jeszcze jesteśmy. Nie pokazuję, poczekaj. Szkoda, odpuścił muzykę na zakończenie programu. Poczekaj, proszę cię, poczekaj. Wyłącz mi tą muzykę, bardzo cię proszę. Konrad. Wyłącz mi tą muzykę, czekamy na zwycięzcę, nie kończę jeszcze programu. Dopóki nie będzie tego ostatniego zwycięzcy, ja nie wyjdę. I po to odrobimy ten program, żebym zakończył go bez zwycięzcy. Nie zdejmiesz mnie, spokojnie, znajdziemy zwycięzcę do tego czasu. Jeszcze są chwile, ja wiem, ja się mogę nie żegnać. Może nie być, słuchajcie, czołówki. Ale ja muszę mieć zwycięzcę. Widzisz, warto czekać, dobry wieczór. Halo, odpowiedź, bo 1:30 minuty. Tak, gratuluję serdecznie, bardzo, bardzo dobrze. 4000 punktów wędruje do pana, w takim razie ja się w ekspresowym tempie z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo serdecznie za ten program, za muzyczne kino również. I my spotkamy się chyba w przyszłym tygodniu, nie pamiętam. W każdym razie na pewno, pamiętajcie, godzina 19 wyścig po nagrody, godzina 20:15 w sobotę, po piątek Eurogra i normalnie w sobotę o godzinie 19 muzyczne kino. Z mojej strony to wszystko, dziękuję wam bardzo i życzę miłej niedzieli i miłego wieczoru, pa pa.